Siema, tutaj Juas i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Vampire Survivors. No i dzisiaj skończymy sobie pierwszą przygodę, czyli Czosnkowy Raj. Postęp 13 na 14. Tak, jedno osiągnięcie zostało, no i dobrze się składa, bo jeszcze jest jedna mapka. Nie wiem, o co chodzi z tym bestiariuszem. Mam nadzieję, że te pozostałe 6 stworów się pojawi na tej ostatniej mapie, no bo jak nie, no to wygląda na to, że coś tu jest nie tak. Zbugowane, albo coś w tym stylu pewnie. No i dobra, w takim razie możemy sobie odblokować ostatnie postacie, wszystkie. I jeszcze zostało trochę kasy na wzmocnienia, więc niech będzie... O kurczę, drogie są. No tak, bo już trochę poulepszałem, faktycznie. Troszeczkę kosztuje niestety to. No to dobra, niech będzie czas trwania, szczęście. Odzyskiwanie troszeczkę, już cokolwiek. I tak ostatni poziom został, ostatni odcinek z tego Garlic Paradise'a pewnie. Dobra, więc niech będzie właśnie Ziasunta, Belpis. Plus 10% do klątwy, plus 20% do prędkości ruchu, o ile dobrze widziałem. No i oczywiście najważniejsze, plus 0,5% do mocy, prędkości, pocisków, czasu trwania i obszaru na każdym poziomie. Także postać mocarna, weźmy sobie drugi strój. Dobra, jedziemy, zaczyna z tym Ventosacro, tak? Często zapominam tej nazwy. No i tak, ostatni poziom, właściwie chapter został. Spokojny spoczynek. W końcu Poe może przejść na emeryturę i po prostu tkwić w miejscu po kres swoich dni, o czym zawsze marzył. Ale czy siedzący tryb życia wystarczy naszemu śmierdzącemu bohaterowi? No zobaczymy. Zobaczymy. 15 minut to trwa. Krótki poziom. No i zdrowie wrogów jest zwiększone o 60%, nie ma premii do doświadczenia, także może być trudniej, ale na szczęście mamy mocną postać, więc jedziemy. No i dobrze, co by tu sobie wziąć? Oczywiście trzeba przejrzeć wszystko. Wskrzeszenia nie będą potrzebne dla tej postaci, jest na tyle silna, że raczej sobie poradzi z jednym. No nie wiem, no początek albo rzeźnia może być też ciekawa. Jakbym brał bronię pod tą rzeźnię. No dobra, w sumie czemu nie, niech będzie. No i jedziemy. Pożegnamy się z tobą, nie chcę nic od ciebie i zaczynamy. Dobra, tak się prezentuje mapka, nic tu nie ma oprócz przedmiotów do walki ze żniwiarzem. No i z roślinkami walczymy, także bardzo podobnie do Ilmolis poziomu z podstawowej wersji gry. Od razu sobie bicz weźmiemy, na pewno. No i jedziemy. Rozwalamy roślinki. O, tutaj na tym poziomie by były dobre jakieś bronie obszarowe, albo pieśń many. Byłaby świetna. W sumie ptaszki też byłyby niezłe, żeby te rośliny rozwalać, bo nie mogę w nie wejść niestety, bo obrażenia dostaję. No zobaczymy, tylko 15 minut, za dużo poziomów nie zdobędę, mi się wydaje niestety na tym poziomie. O, raczej nie. Dobra, te noże mogą być akurat tu, skoro wziąłem tą rzeźnię. No i jedziemy dalej, zobaczymy. Koronę też możemy wziąć, akurat tutaj się przyda bardzo, na tym poziomie, jak najszybciej ją ulepszyć, żeby było więcej tego doświadczenia. No i jedziemy sobie dalej. Nie będzie tu już pewnie więcej arkan, tak czy siak. Zobaczymy. Nie wiem, czy na Ilmolis było więcej niż jedna, bo widzę, że ten poziom jest bardzo podobny. O, zamrożenie jest ciekawe, muszę przyznać. Mogę sobie trochę pobiegać po tych roślinkach. I mi nic nie zrobią. Fajne. Dobra, może być topór, bo on też miał... Chociaż chyba najlepiej będzie ulepszać po prostu to, co mam, bo ja nie wiem, czy zdobędę tu dużo rzeczy, szczerze mówiąc. Może po prostu, jak będzie okazja, to będę ulepszał to, co mam. Jakieś podpalenie tutaj by było fantastyczne.
Muszę przyznać. O, już się te drzewka pojawiają, śmieszne. Dobra. Troszeczkę silniejsze pewnie, minimalnie. Ciekawe, czy ten poziom mógłbym przejść bez załatwiania nikogo. Pacyfista run. No bo chyba nie mogą otoczyć mnie te rośliny. Tak, że nie będę mógł się ruszać i mnie po prostu załatwią. Chyba zawsze mam wolne miejsce wokół siebie, trochę. Także ciekawe, chyba można by było przejść ten poziom faktycznie bez załatwienia żadnej rośliny. Dobra, jakieś kolejne roślinki ciekawe się pojawiają. No mało skomplikowany poziom. Nic tu się raczej strasznego nie stanie. Chyba że zaskoczy mnie jakoś ten poziom pod koniec. O, skrzyneczkę znalazłem, o proszę. Tak po prostu z dzbanka wyleciało. Pamiętam, że w Ilmolis chyba byli tacy przeciwnicy specyficzni. Takie duchy jakby, nie wiem, Poego, tacy podobnie wyglądali. I chyba z nich wylatywały skrzyneczki. Coś kojarzę. O, jest podpalenie, super. To bardzo pomoże. Dużo rozwalę ich teraz. O, kolejna skrzyneczka, o proszę, szybko. Ciekawe, jak tu ewolucje wyglądają. Poczekam, dopóki nie będę miał szansy na ewolucję, to nie zbieramy tych skrzyneczek. Kolejne roślinki. No, bardzo podobny ten poziom do Ilmolis, nie wiem, czy nie identyczny nawet. O, kolejna skrzyneczka, faktycznie z tych dzbanków wypada. No dobra, ciekawe. Ogólnie to 3000 tu jakichś wrogów mam zniszczyć, tak? O kurczę, nie wiem, o jaki chodzi. Nie wiem, czy to zrobiłem, szczerze mówiąc. Pewnie będę musiał ten poziom powtarzać, no ale to już sobie zrobię pewnie poza nagrywaniem. No tak, zaraz będzie 10 minuta. A ja jeszcze potrzebuję minimum 5 poziomów, pewnie więcej do bicza albo noży. Ja nie wiem, czy szczerze mówiąc... O, pudełko cukierków, proszę. No ale nie, no nie potrzebuję tego. Ja już chcę ulepszać to, co mam. I tak chyba nie zdążę. O, są ci Poe. Takie dziwne wersje, mówiłem, że są faktycznie. Boże, ile skrzyneczek tu jest. Dobra, może zacznę je podnosić faktycznie, bo i tak coś czuję, że... Zanim ja to wszystko uzbieram, to minie dużo czasu. Więc niech będzie. Okej, kolejny bicz, fajnie. Jedną sobie zostawię. Niech będzie. Okej. No ciekawe, 3000 miałem załatwić, ale to chyba jakieś konkretnej rośliny. To nie wiem, czy to zrobiłem, szczerze mówiąc. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak się zakończy mapka. O, jest bicz na maksa, dobra. Fajnie. Ale ewolucji nie ma, no pewnie była w innych skrzyneczkach gdzieś, zobaczymy. O, tu są ci Poe. O, proszę, jest Arkana. Ciekawe. No kto by pomyślał. Ale widzę, że... O, rety, słabe są te arkany, które tutaj są. Nie mam nic pod to nawet. Nie wiem, to najwyżej mogę sobie wziąć. Jakby jakiś orologion był. I to tyle. Dobra, no zobaczmy tą skrzyneczkę. O, tu jest ewolucja, spoko. Krwawa łza, fajnie. Jeszcze można by było zrobić jedną ewolucję. Na to Fuwala, Fuwalo. Jak skrzynka się jakaś trafi. Pewnie jeszcze było więcej ewolucji w tych wcześniejszych skrzyneczkach, no ale już trudno. O, faktycznie wszystko wybuchło, jak wziąłem orologiona, fajnie. To jest akurat chyba fajna mapka pod to Power Apex z tą arkaną. Faktycznie dużo jest tych roślin, wszędzie obok siebie są.
A może zadziałać. Oho, 12 minuta. Jakieś dziwaczne rośliny. Kloce jakieś się pojawiły. Szczerze to mogę sobie chodzić po tych roślinach, faktycznie. Bo tutaj wszędzie są źródła światła, często się kurczaki trafiają. No, no i teraz mamy tą krwawą łzę, to tym bardziej się leczę, to już nie ma problemu. Mogę sobie chodzić pomiędzy nimi. Nic się złego nie stanie. O, w sumie pustą księgę mógłbym jeszcze wziąć, czemu nie? Dobra, jeszcze 2 minuty. Oho, są te duszki po jego. No, faktycznie pasuje tematycznie. Bo to jest historia Poego. Ta pierwsza przygoda. Jest skrzyneczka. I jest ewolucja. Fajnie. Elegancko. Teraz pięknie wszystko będzie rozwalać. Jeszcze jak tą rzeźnię wziąłem. Skrytami na początku, pamiętam. Różaniec nawet wpadł pod koniec. Dobra. Czy będzie jakiś specjalny wróg na końcu? Zobaczmy, na ostatnią minutę na przykład, chociaż pewnie nie. Strzelam, że nie. Dobra, nie ma nic. Wracamy do tych roślin, które były po prostu. No dobra. Okej. Wszystkie w sumie się chyba pojawiają teraz jednocześnie. Duplikator możemy sobie wziąć teraz. Już pod koniec, czemu nie? Nie ma większego znaczenia, co będę brał raczej. No i dobra, koniec. No, zobaczymy. 3000 tam jakichś roślin miałem zniszczyć. Nie wiem, czy mi się udało akurat tego typu jednego rozwalić. Zobaczymy, które to były. No i dobra, tyle. O, to jeszcze nie koniec. A co tu się dzieje? A jest żniwiarz, dobra. Musiałem go zamrozić, dlatego się nie pojawił od razu. No dobra. Jest, udało się, proszę bardzo. Przygoda ukończona, ukończono przygodę i zdobyto, wow, 35 tysięcy monetek. I plus 10 tysięcy za ten ostatni achievement, osiągnięcia. No fajnie, dobra. Milutko. Okej. Dalej nie ma. A tu pewnie żniwiarz mógł być, strzelam. No bo nie wiem, kto jeszcze mógłby się pojawić. Zobaczę sobie może poza nagrywaniem. Strzelam, że żniwiarz. No chyba nikogo innego nie mogło tu już być. Dobra, a nie rozwaliłem żadnej rośliny 3000, to pewnie może razem liczyło wszystkie. No dobra, będę musiał sobie zobaczyć, bo tak szkoda, że jednego wpisu nie ma. Kolekcję mamy całą. Nie ma sensu zbierać wszystko z gry podstawowej. Nie o to tutaj chodzi. W trybie przygód to trochę bez sensu by było. Strata czasu. Dobra, wzmocnij tak samo. Postępy. Najważniejsze, żeby wszystkie osiągnięcia odblokować. Tą kolekcję z przygody wypełnić. Bestiarius muszę sobie zobaczyć. Pewnie żniwiarza trzeba pokonać. Tak mi się wydaje. Wszystkie postacie odblokowane są. No i dobra. Tyle. Co tam było z tą reaktywacją przygody? O, co się stanie teraz, jak to nacisnę? Będzie od nowa, czy... Kontynuacja będzie. Nie, jest kontynuacja. No dobra. No ale tak, skoro mam ten przycisk, to znaczy, że można oficjalnie zakończyć tą pierwszą przygodę. No i teraz sobie zrobimy przerwę od tych kolejnych i zobaczymy sobie aktualizację 1.9 w kolejnych odcinkach. No, a jak na razie, jeżeli chodzi o ten odcinek, no to oczywiście to by było na tyle. Siema!